Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj obejrzymy sobie zwiastun nowego Need for Speeda. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę oraz subskrypcję. Zaczynamy! Okej, to chyba cinematic będzie, o, może nie? Okej, tu są te wszystkie wstawki animowane, o których była mowa już przed premierą długo, nie? Okej. Kurde, dużo tego. Dużo tego. Tak, tę grę tworzy w tym roku Criterion. Chodźmy od początku, zobaczmy, o co tutaj chodzi, co się tu wydarza. I to nie tylko chodzi o te animowane postaci, o tak jak tutaj widzimy, takie kreskówkowe, co generalnie mi się bardzo podoba i jest spoko. Mamy tutaj takie połączenie realistycznej grafiki, raczej cinematiki to są, no nie, to nie jest grafika z gry, to od razu widać, z animowanymi postaciami, myślę, że i w ogóle takimi animowanymi rzeczami, na przykład tu są wstawki z tym dymem. Ciekawe, czy w ogóle dym podczas gry też będzie taki animowany. Podejście do tego poniekąd mieliśmy już w Dekru 2, gdzie inaczej wygląda ten dym spod opon, możesz robić totalnie szalone rzeczy z samochodem, takie kosmetyczne, no nie? Może właśnie twórcy próbują czegoś takiego, żeby dodać jakiejś takiej zabawkowej animacji do tej gry? Nie wiem. Jak myślicie? Jak się z tym czujecie w ogóle? Z takimi rzeczami? Bo to będzie coś nowego. Widzicie tutaj na przykład przy kole, nie? Tak jakby narysowane jakimś pisakiem. Tutaj spod opon jakiś zielony dym. Chyba jest Nissan Silvia. Mamy tutaj wyszczególnionego Nissana Silvię i Mercedesa jakiegoś. Oczywiście, jak to w Need for Speed będziemy mieli chyba fajne pakiety tuningowe i tak dalej. Zwróćcie uwagę sobie na tę scenkę, jak to wygląda, czyli mamy tutaj, wygląda to jak już bardziej scena z gry, no nie? Mniej więcej te opony tutaj, gdzieś te kosze na śmieci, widać, że tutaj nie ma cieni na przykład pod kożami, nie wiem, czy tak powinno być. Tutaj na przykład mamy kolejną scenkę, gdzie samochód, to wszystko jest tutaj prawdziwe i znowu postaci animowane. Ja nie mam kompletnie z tym problemu, mi się to podoba, mam nadzieję tylko, że nie będzie na przykład tak, że będziemy jechać samochodem i podczas gdy będziemy osiągać jakieś duże prędkości, wiesz, będziemy chcieli ominąć jakieś samochody ruchu ulicznego podczas wyścigów czy pościgów, to te animacje nie będą nam zasłaniały ekranu czy dekoncentrowały, no tego wolałbym uniknąć, prawda? Tutaj też widzimy, że znowu animowane postacie, samochód wygląda ultra realistycznie, a może nawet tak nie ultra realistycznie, ale tak po prostu pięknie, no nie? I tutaj znowu mamy animowaną postać i mamy chyba G-klasę, tu mamy Porszaka, znowu ta Silvia, chyba. No i mamy oczywiście zabawy z policją, tam widzieliśmy Chargera, widzieliśmy jakiegoś offroadowego policjanta tutaj. Ale fajnie, że są takie starsze samochody, nie? Tutaj widzimy takich dużo animowanych stawek, ale mówię, to może są cinematiki wszystko, bo tak to wygląda zresztą, nie? To nie ma tu żadnego gameplayu niestety. Ale już mniej więcej poznaliśmy styl tej gry, co jest mega ważne. Tutaj widzimy znowu jakieś takie wstawki na tych kołach dziwne, no nie? Dym jakiś taki dziwaczny spod opon. No, zupełnie inny Need for Speed niż ten, co był rok temu? Jak myślicie? Ja mam tylko nadzieję, że tego Need for Speeda będą dłużej wspierać, dlatego że poprzedni Need for Speed niedługo po premierze właściwie przestał być wspierany, co mnie mega zabolało, bo to był jeden z lepszych Need for Speedów ostatnich lat.
I mam nadzieję, że jak ten Need for Speed wejdzie, to faktycznie będą go wspierać jakimiś fajnymi aktualizacjami, bo dzięki aktualizacjom gra po prostu żyje. Dzięki aktualizacjom, grze multiplayer, na przykład dzięki temu, że robimy sobie zloty w Forzie, to Forza nas interesuje, no nie? Zobaczcie tutaj znowu te takie animacje podczas jazdy. A nie wiadomo, czy to będzie podczas jazdy, czy to tylko będzie na niektórych cinematikach i na przykład wprowadzeniach do wyścigu, no nie? Podoba mi się, fajny jest tego styl. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić, ale z drugiej strony też dużo się nie dowiedzieliśmy z tego zwiastunu, bo część z tych rzeczy wiedzieliśmy już przed premierą tego wideo, bo były różne przecieki i widzieliśmy nawet niektóre shoty z czystego gameplayu. Wygląda to ciekawie, jestem ciekawy miasta, jestem ciekawy wielkości mapy. Widać, że tam było już gdzieś Lambo, tutaj mamy chyba jakieś Camaro albo Hemikuda, tutaj mamy Eclipse'a, proszę bardzo. Tu mamy Porsche, GTR-a, E30 chyba, tutaj jakaś stara Porsche'a. Okej, to może być fragment gameplayu tak naprawdę, ten moment, zobaczcie sobie. Okej, to wygląda dziwnie. Czyli chcecie mi powiedzieć, że podczas gdy będziemy ładować nitro, to samochód będzie włączał coś takiego? No, może będzie można sobie to wyłączyć albo zmienić, ale te Batmanie skrzydła z boku wyglądają dziwnie, no. Zgadzacie się? Mi się bardzo podobają te kosmetyczne rzeczy w The Crew 2. No, zobaczymy, jak będzie tutaj. Dajcie znać, co myślicie o tym zwiastunie. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!